Moi drodzy, dzisiejszym bohaterem są oczywiście warzywa, pietruszka i dynia, które zamierzam przygotować w zupełnie nowy sposób. Mam nadzieję, nowy również dla was. Ale jedna rzecz przy okazji warzyw jest ciekawa, o której warto wspomnieć. Otóż staramy się iść duchem czasu. Staramy się jak możemy dbać o Matkę Ziemię. To też szukajcie warzyw, które są oznakowane naturalnym światłem. Nie są już pakowane w foliowe torebeczki, bez kleju, bez plastiku. Ograniczamy plastik, ograniczamy wszystkie te elementy, które zatruwają naszą ziemię, ale warzywa już na pewno wpływają pozytywnie. I teraz, co z tych warzyw zrobić, żeby było inaczej, żeby było ciekawiej? Jedna z tych rzeczy, którą bardzo sobie cenicie, to zapiekanki. Dzisiaj więc zapiekanka warzywna. Przygotowana z dyni, a z pietruszki, postanowiłem zrobić chipsy i pokazać wam, że to doskonały sposób na to, żeby każdą taką zapiekankę urozmaicić. Taką pietruszkę obieram zwykłą obieraczką, krojąc w cienkie plastry. Ustawiając temperaturę na 70 stopni i rozkładając wiórki pietruszki na poszczególnych poziomach, po 4 godzinach możecie mieć chrupiącą, pachnącą i, co ważne, ciągle doskonale smakującą pietruszkę. Pietruszkę, jakiej jeszcze nie jedliście być może, o właśnie, takowa jest tutaj i od razu widzicie dwa różne kolory. Ta ciemniejsza została wcześniej usmażona. Dwie wersje chrupiących chipsów z pietruszki. Dwie tak samo muszą być wysuszone. Tę wcześniej usmażyłem na głębokim oleju, odsączyłem na papierowym ręczniku, ale tylko chwilę obsmażyłem tak, żeby skoloryzować ją i dodać dodatkowego aromatu. Ona jest taka bardziej orzechowa. Ta zupełnie surowa, położona, tak jak przed chwilą to zrobiłem, i wysuszona. Po 4 godzinach przyjemnie chrupie i, co ważne, wyczujecie momentalnie mnóstwo słodyczy, bowiem wszystkie warzywa odpowiednio przygotowane są słodkie. Do zapiekanki, do dyni, którą za moment się zajmę, przygotuję śmietankę. To będzie coś, co połączy całą tę zapiekankę. Słodka śmietanka 30% do naczynka i od razu tę śmietankę doprawimy. Chciałbym ją maksymalnie zredukować. Chciałbym odparować śmietankę, żeby już była gęsta i bardziej tłusta. Przyprawy, które powinny się w tej śmietance wygotować, które powinny się ładnie tutaj rozpuścić. Kumin, gałka muszkatołowa, do tego suszony majeranek i wreszcie czosnek. Dwa ząbki pokrojone w cienkie plastry. Teraz trzeba zadbać o to, żeby odparować maksymalnie wodę, żeby ta śmietanka zgęstniała. Przygotujemy zatem dynię. Dynię obraną. Możecie wykorzystać dynię, jaką chcecie. Obrana zatem ze skórki. Wycięte z niej nasiona kroimy w plastry. Dynia się gotuje bardzo szybko. Dynia się również piecze bardzo szybko, więc nie musicie zwracać uwagi na to, jak czy równo są pokrojone plastry. To wszystko i tak się ładnie udusi. Zredukowana o połowę śmietanka. Teraz może być wreszcie doprawiona. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie ta baza musi być bardzo esencjonalna. Esencjonalna pod kątem zredukowania, czyli odparowania wody, ale również esencjonalna pod kątem przypraw, czyli nawet taka przesadzona trochę. Zobaczcie, ile jest dyni, którą zamierzam wymieszać z tą minimalną ilością śmietanki. I do tej esencji dodajemy dynię, obtaczając każdy kawałek i to wszystko dopiero razem wyłożymy później do naczynia. Wrzucajcie partiami i też każdą z tych partii dobrze wymieszajcie. Chodzi o to, żeby każdy kawałek dyni był doprawiony. Teraz już nie musimy tego gotować. Wyłączamy ogień i tylko dbamy o to, by cała masa była wymieszana razem z dynią. Teraz, moi drodzy, już tylko pozostaje nam wyłożyć to do przygotowanego wcześniej naczynia. Naczynie wysmarowane masłem, wysypane bułką tartą. To wszystko po to, żeby zapiekankę łatwiej można było później wyjąć. Przekładamy i proponuję, byśmy też przekładali partiami i starali się układać tę dynię. Po pierwsze układać ją na płasko i układać w miarę równo. Później, dzięki temu, że to wszystko ładnie ułożycie, zapiekanka będzie równa i w środku nie będzie miała pustych, wolnych przestrzeni. Pewnie zauważyliście, że w momencie układania tej zapiekanki pojawił się w waszym prawym górnym rogu link do przepisu na inną potrawę. To też zapiekanka, zapiekanka ziemniaczana, która bardzo podobnie jest zrobiona jak ta dyniowa. Technika jej robienia jest nieco inna, więc jeżeli mielibyście ochotę zrobić jedną, a potem drugą, kliknijcie. Całość zalewamy jeszcze pozostałą esencją. I na końcu posypujemy serem. Możecie użyć sera, tak jak ja, parmezanu, ale możecie też dodać ser wędzony, wtedy ta zapiekanka będzie zupełnie inaczej smakowała. Ser rozpuści się i delikatnie zapiecze. Po tym czasie Taką zapiekankę możecie spokojnie ostudzić, schować do lodówki i kiedy ostygnie, pokroić w ładne kawałeczki i po prostu odgrzać. 180 stopni, godzina. Jeżeli zbyt mocno będzie się podpiekała od góry, warto przykryć to folią aluminiową. Moja zapiekanka częściowo była przykryta w trakcie pieczenia, a później już odkryta, by ładnie ją zapiec. Postanowiłem nie wykładać jej na talerz, bo wyglądałaby znacznie gorzej, aniżeli teraz. Musiałaby rzeczywiście ostygnąć, schłodzić się, żeby śmietana ściągnęła, żeby dynia ściągnęła i dopiero później możemy ją ładnie pokroić w kształty, jakie chcecie. Ale tak też możecie podać na stół, wykorzystując do tego suszoną pietruszkę. Chipsy z pietruszki. Chociaż jeszcze raz podkreślam, możecie zrobić takie same chipsy z buraka, marchewki, jakiegokolwiek innego warzywa. Na samym końcu kilka listków bazylii, natki pietruszki. To wszystko po to, żeby ta zapiekanka zyskała troszkę świeżości, żeby zyskała troszkę aromatu również pysznego. Chciałbym jednak podkreślić bardzo ważny element, który skusił mnie dzisiaj do tego, by sięgnąć po warzywa bio. To oferta, którą znajdziecie w Lidlu. Ale to oferta, o której wy sami możecie zdecydować. To nie jest tak, że musicie. Ale możecie, tak jak wszyscy możemy, zadbać o to, by chronić planetę i sięgać po te produkty, które są akurat dla was dostępne. Spróbujcie, zróbcie, skomentujcie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę.